Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynków. Widzę, że niektórzy się trochę stęsknili za mną, bardzo mi miło z tego powodu. Ale wróciłem już, wróciłem, nie ma co tęsknić, trzeba się wziąć do roboty. Troszkę sobie zrobiłem wolnego, odpocząłem, nowe pomysły, nowe przemyślenia. Na pewno coś z tego się ciekawego urodzi. Dziś może tak w miarę szybko. Mam nadzieję, że nie tak jak zwykle, czyli że pół godziny, tylko szybciej. Szybki przegląd tego, co się działo przez ostatni tydzień. I postaram się zastanowić chwilę, co może zrobić Bitcoin. No to zaczynamy. Zaczynamy od Cardano. Widać tutaj wykres nam się powoli zaczyna wypłaszczać. Co oznacza, że to może być dobre miejsce na odbicie. Ale żeby tutaj nie fantazjować za bardzo i nie wróżyć z fusów, no to trzeba sobie zdawać sprawę, ja to co mówiłem przez cały czas, no ważne jest to, co zrobi Bitcoin. Przez ostatni tydzień była sytuacja taka, że Bitcoin nam odbijał, reszta kryptowalut też gdzieś próbowała, ale zwiększyła się kapitalizacja procentowa Bitcoina w stosunku do reszty kryptowalut. Czyli przez cały czas jest ten sam schemat, że jak jesteśmy w jakimś albo trendzie spadkowym, albo w beście, spada nam Bitcoin, no to reszta kryptowalut spada bardziej, a jak w hoście, to jest szansa na to, że reszta kryptowalut będzie bardziej rosła niż Bitcoin. No na razie jesteśmy w tej sytuacji, że ta reszta nam bardziej spada. Więc pomimo tego, że z wykresu wygląda, że to może być ładne miejsce na odbicie, to jeżeli się okaże, że Bitcoin będzie nam dalej spadał, no to prawdopodobnie to odbicie tutaj nie nastąpi. Zobaczmy inne. Bitcoin Cash. No tutaj lekkie odreagowanie. Ostatni tydzień jakoś bez rewelacji. No niestety nie widać tutaj za dużej siły na rynku. No i Bitcoin. Rysowałem kilka poziomych linii. Jesteśmy w tym miejscu. To co w styczniu, takie tutaj rysowałem te żółte linie na 11900. Tutaj na około 10. Mówiłem, że tutaj taki kanał i wyjście z niego górą czy dołem wskaże nam kierunek i tu mieliśmy takie fałszywe wyjście górą. Potem powrót. No i okazało się, że w rezultacie wyszliśmy dołem i to była strefa dystrybucji. No i teraz wróciliśmy do tego samego miejsca. Tak, przebiliśmy linię trendu spadkowego. To już mówiłem to wcześniej, że to może być dla niektórych sygnał na kupno. Zmieńmy sobie tą na linię na przerwaną. No i ten kurs nam gdzieś poszedł do góry. Testuję właśnie ostatni lokalny szczyt. Ale wróćmy sobie do tego, co było w 2014 roku. Tutaj niektórzy mi zarzucają, że jak mogę porównywać 2014 i 2013 do tego, co jest teraz. No nie ma do czego innego porównać, co by wyglądało podobnie, więc porównuję do tego. Sytuacja zawsze jest inna. Teraz sytuacja jest o wiele bardziej rozwinięta, infrastruktura kryptowalut jest dużo więcej niż wcześniej. Poziomy też są o wiele wyższe. No ale schematy jakie były, takie są. Większość ludzi jakie schematy nabędzie w dzieciństwie, takie ma do końca życia. Mimo tego, żeby chcieli je bardzo mocno zmienić. Popatrzcie tutaj, po przebiciu pierwszej linii trendu wzrostowego, potem jeszcze była druga linia spadkowego, druga linia, trzecia, czwarta i dopiero po przebiciu czwartej linii kurs zaczął rosnąć. Dlatego tutaj nie ma co za bardzo się podniecać tym, że przebiliśmy tą linię trendu spadkowego, bo to nie oznacza, że wchodzimy od razu w trend wzrostowy. Większe znaczenie według mnie mają te poziome linie niż linię trendu. Ale możemy sobie je rysować, bo wtedy to nam gdzieś, jeżeli nie widzimy tego bez linii, to ładnie możemy sobie zobaczyć, jak nam kurs się układa. No i tutaj rysowałem linię trendu wzrostowego, odbicie od 6000. Tu jeszcze może rysuję sobie ten dołek tutaj, może nie gruby. Widać, że od 6000 ładnie nam tu kurs idzie w górę. Doszedł do 12, korekta.
Mamy dwa punkty, które możemy połączyć. Rysujemy linię trendu wzrostowego lokalnie od początku lutego. Co teraz? No teraz, jak mówiłem, ważne jest, co się tutaj wydarzy. Zanim sobie zrobiłem przerwę, mówiłem, że tutaj kurs może przez kilka dni albo tygodni nawet chodzić góra-dół, zanim wybierze kierunek. Bo tutaj wyrysowałem dwa kierunki do 4000 albo nawet do 29. Ale to nie oznacza, że ten kurs jak strzałka pójdzie w dół. Większość by tak chciała. No ja też bym chciał, żeby jak idzie w jednym kierunku, to już szło bez żadnych korekt. Grałoby się o wiele prościej. No ale tak niestety nie jest i musimy niestety zaakceptować to, co jest. Czyli co teraz się stanie? No, tutaj mamy opór na 12, potem na 13, na dole mamy 9231. Tu akurat ładnie się pokryło dołek z tym dołkiem, jaki był tu. Więc tutaj przez jeszcze sporo czasu może tutaj nam się kurs odbijać gdzieś. Dlatego nie przesądzam, ale przez cały czas obstawiam, że większa szansa jest na wyjście dołem niż górą. Zobaczmy inne waluty. Gold, no tutaj też Bitcoin Gold, bardzo słabo. Bitshares, no niestety też słabo. Kolejny dołek zrobiony. Frank, tutaj przejdźmy sobie na fiaty i na wykres tygodniowy. No i to widzimy, że zbliża się frank do linii trendu spadkowego. Mówiłem, że tutaj może być większe odreagowanie. No i to niestety będzie związane z tym, co się będzie działo na giełdach. Zaraz omówię trochę giełdy światowe. No ale no nie wygląda to za dobrze. Ta linia trendu spadkowego może zostać przebita i złotówka w stosunku do franka będzie się nam osłabiać, a frank będzie się umacniał. No na razie doszliśmy i tutaj gdzieś się kurs odbił, ale prawdopodobnie ta linia trendu zostanie przebita. I kurs może tutaj zmierzać do 3,80 za franka. Czyli ten kierunek wydaje mi się jakiś sensowny na najbliższy czas. No zobaczymy, czy tak to będzie wyglądało. Dash. No Dash też tutaj nie widać za dużej siły. DAX, czyli niemiecka giełda. No i tutaj widzimy, że nowy dołek nam kurs wybił. To odreagowanie było słabe. No WIG podobnie, też nowy dołek. Przebiliśmy jeszcze, ale w sumie nie przebiliśmy, tylko testujemy dołek z sierpnia 2017. Gdzieś tam giełda w Stanach miała większe odreagowanie, ale Europa i reszta świata niestety słaba. I tutaj bym zauważył, że to jest podobny schemat jak na Bitcoinie i reszcie kryptowalut. Jak Bitcoin gdzieś słaby, to reszta kryptowalut no jeszcze bardziej spada. Na giełdach jak S&P gdzieś spada, no to reszta spada jeszcze bardziej. Nie zawsze ten schemat działa, no ale gdzieś można go wykorzystać i sobie pod to zagrać. No i tu widać, że większość giełd, na przykład nie na tym wykresie nie widać, bo to jest tylko wykres DAX-a, czyli niemieckiej giełdy, ale niestety schodzimy coraz niżej. Czy tu odbije nam kurs, jest dobre miejsce na odbicie? Nie wiem, będzie znowu zależało wszystko od S&P. Może przejdźmy od razu od S&P, żeby to pokazać. Na S&P mieliśmy odreagowanie dużo wyższe. Doszło do 76% chyba zniesienia Fibonacciego, czyli tego spadku. 76% to naprawdę bardzo dużo. No i tutaj dzisiejszy dzień, poniedziałek, no niestety na czerwono. Na kontraktach grają już od rana na czerwono, w dół. Tak jak mówiłem, popatrzcie sobie, S&P jest powyżej dołka i to sporo, a DAX poniżej, WIG też spadł poniżej ostatniego dołka. I to właśnie widać tą różnicę siły. Jak S&P pokazało słabość, no to reszta gdzieś ta słabość jeszcze bardziej. Jeżeli teraz faktycznie zaczęły nam się spadki, teraz mamy zimę, już powiedzmy się kończy, ale na wiosnę mogą tutaj być jakieś większe rzeczy się podziać. Jeżeli teraz byśmy zaczęli spadki większe, no to pod koniec roku powinniśmy odczuć to w gospodarce i to światowej, czy w Polsce.
Giełda wyprzedza trochę to, co się dzieje ogólnie w gospodarce. I na razie widać słabość. Zobaczymy, czy to faktycznie się przerodzi w większe spadki, a w rezultacie w bessę. Czy to jest tylko korekta? No ja tu jeszcze obstawiam przez cały czas, że S&P jeszcze będzie próbowało wybić nowe ATH, albo przynajmniej przetestować to, zanim nastąpią większe spadki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, popatrzmy, co się dzieje na kryptowalutach. EOS. No też tutaj mizeria i słabość. No tutaj ci wszyscy, którzy holdują sobie różne kryptowaluty poza Bitcoinem, no chyba tak nie mają za dobrych humorów, bo to tak nie wygląda za dobrze. Teraz jest okres taki, że albo dystrybucji, albo akumulacji. Nic się może nie podziać przez najbliższy czas i to kurs może nam iść w bok. Zobaczmy jeszcze ETC. No też ostatnio dość spore spadki. Dlatego nie spodziewałbym się jakiejś rewelacji. Tutaj też wiele osób widzi korelację odwrotną rynków światowych i kryptowalut. No, ja tutaj coraz bardziej zauważam korelację, ale nie odwrotną, tylko dokładną korelację, czyli spadają akcje i spadają nam kryptowaluty. I to coraz bardziej gdzieś się zaczyna zazębiać. I niestety tak to może być, że jeżeli wejdziemy w bessę na akcjach, to na kryptowalutach też możemy wejść jeszcze w większą bessę. To jest ta sama zasada. Ten silniejszy pokazuje, co będziemy robić, czyli Bitcoin. Spadamy, reszta słabszych spada jeszcze bardziej. Tutaj powiedzmy akcje, większa kapitalizacja, większe rynki. Pokażę kierunek w dół i kryptowaluty jako te rynki nowe, bardziej ryzykowne, spadają jeszcze bardziej w dół. No ten schemat tutaj, ja bym widział bardziej ten schemat niż inny, co gdzieś tam wielu próbuje forsować. Dobra, ETH też bez rewelacji. Euro w stosunku do złotówki. No tutaj złotówka nam się osłabia, to widać było też na franku. Euro USD. I tu przejdźmy sobie na wykres tygodniowy, bo przez cały czas jesteśmy poniżej tej linii trendu, a tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko tej linii tego dużego kanału spadkowego. I widać, tutaj jeszcze się nie rozegrało wszystko, bo tutaj kurs próbował dobić, ale nie dobił. Gdzieś nam spada, ale przez cały czas jest bardzo blisko tej linii, więc tutaj jeszcze się wszystko może zdarzyć. Game. No też bez jakiejś tam rewelacji. Funt jest ogólnie słaby i w stosunku do złotówki widać, że od pewnego czasu mamy trend boczny. Złotówka nam się zaczęła słabać, ale funt też, więc tutaj jak gdyby ten sam poziom utrzymuje. IOTA. Tak, na IOTA mieliśmy odbicie jak wszędzie, no ale też nie widać jakichś większych ruchów w górę. LISK. Od rebrandingu to już pozostało tylko wspomnienie. Ci, którzy liczyli na 50 i więcej dolarów, no niestety mogą być zawiedzeni. Dlaczego? No tutaj spełniło się to powiedzenie, no standardowe powiedzenie: kupuj plotki, rebranding, sprzedawaj fakty, dochodzimy do rebrandingu, czyli ten relaunch, który był, no i okazuje się, w tym miejscu sprzedajemy fakty. A faktem było to, że pokazali, no to co pokazali, no żadnych rewelacji nie było, no bo tutaj nie ma co się spodziewać, że nagle ktoś coś wymyśli innowacyjnego. Innowacyjnych rzeczy spodziewałbym się w nowych kryptowalutach, a nie już w starych, które mają już swoje lata. No i kurs zareagował tak, jak zareagował, czyli spadkami. Tutaj gdzieś te spadki nam wyhamowały. No i widać, że w porównaniu do innych walut list wygląda naprawdę mizernie. Litecoin. To na Litecoinie też mieliśmy kupuj plotki, swoje fakty. Mieliśmy dwa wydarzenia. Czyli tak, fork na Litecoinie. Jest to ogólnie pozytywne, bo skoro ktoś robi forka, to znaczy, że warto to robić, warto na tym, na tej walucie zarabiać, czyli się waluta liczy. To raz. No ogólnie to, czy to ma wpływ na Litecoina samego jako taki. No nie wiem, Litecoin Cash jest chyba w okolicy 2 dolarów. Tam wspominałem przed tym, że powinien być w okolicy 1 dolara. No i tam gdzieś tam chyba spadł do 80 centów. No gdzieś teraz odbił. Drugie wydarzenie to LitePay, czyli płatności w Litecoinie. No gdzieś to nie do końca też wszystko działa z kartami.
Coś nie bardzo da się to połączyć. No i co? Tutaj przez cały czas są nadzieje jeszcze. No Litecoin dość mocno czasami jest skorelowany z Bitcoinem. No ale po mocnych wzrostach jesteśmy w jakimś takim dużym trójkącie. Powiem szczerze, że trudno mi powiedzieć, czy Litecoin w tym momencie będzie naśladował Bitcoina. Jak Bitcoin pójdzie w górę, to też pójdzie. No prawdopodobnie tak. Ale jak pójdzie w dół, raczej nie spodziewałbym się tego, że Litecoin w kontrze pójdzie nagle do góry. Czyli też jednak przez cały czas to, że obserwujemy Bitcoina i co tam się będzie działo. Neo. No Neo tutaj niestety słabość, słabość, słabość. Tak w kontrze trochę, jak inni spadali, to Neo szedł w górę, ale teraz tutaj gdzieś inni odbijali, tak jak Bitcoin, a Neo spada. No jak tutaj idzie trochę w kontrze, trochę zupełnie inaczej niż Bitcoin, przynajmniej ostatnie dni. Omise go. Tutaj nic bez rewelacji. Quantum. Tu przy dolnej bandzie. Tu też wygląda nam wykres tak. Powoli nam się wypłaszcza. Zrobił nam się jakiś dołek. I tak jak Cardano, wygląda na to, jakby tu była szansa na odbicie. Ale to co powtarzam, patrzmy na Bitcoina. Na Bitcoinie jeszcze niektórzy mogą się doszukać odwróconej głowy z ramionami. Tutaj gdzieś lewe ramię, głowa i prawe ramię. No to co na chyba za mianami to jest nic innego, jak tutaj mieliśmy dołek, potem głębszy dołek i następny dołek jest wyżej. Co pokazuje, że w tym miejscu może być odwrócenie trendu. Bo jeżeli mamy wyższe dołki, to mamy trend wzrostowy. Tutaj mieliśmy coraz niższe dołki, trend spadkowy. No i tutaj nam się odwraca. Czy tak będzie? No, powiem szczerze, że no ja przez cały czas obstawiam bardziej w dół niż w górę. I to wszystko się tutaj może jeszcze rozgrywać przez długi czas. Czyli wyjście dopiero tak naprawdę powyżej 13 tysięcy pokaże siłę Bitcoina. Na razie wygląda to dość dobrze, jeżeli chodzi o wzrosty, bo mniej więcej pod tym samym kątem, co tutaj nam kurs spadał, odbił, czyli jest to zrównoważony spadek do wzrostu, czyli siła, tu są powiedzmy gdzieś wyrównane siły. No to jest miejsce, gdzie popyt z podażą się spotkał. No i kto tu wygra? I tu może mieć wpływ, właśnie mogą mieć wpływ inne rynki światowe. Dlatego to wszystko jest gdzieś już coraz bardziej ze sobą powiązane. Nie nastawiałbym się na jeden kierunek tylko bardziej obserwował to, co się dzieje. Dobra, lećmy dalej. Augur. Tak, augur też nam tu się ładnie już kurs wypłaszczył, czyli może to być strefa akumulacji przed większym wystrzałem. Ale jeżeli jesteśmy już w bessie, o takiej, o której mówię, że będzie trwała powiedzmy rok czasu, no to te wszystkie takie półki będą nie strefami akumulacji, tylko strefami dystrybucji, czyli po każdej półce poziom niżej. Trzeba brać to na uwagę, a no od tutaj którego? Od 19 grudnia no jesteśmy w trendzie spadkowym, więc nie ma co szaleć z zakupami Siacoin. No wygląda to również podobnie. Giełdę w Stanach już omówiłem. Steam. No Steam też nam kurs się wypłaszcza, ale czy to będzie odbiciem? Nie wiem. Stratis. No Stratis gdzieś próba odbicia. Stellar. No Stellar też wygląda ładnie. Ładnie tutaj kurs nam się podbił. Raz tylko przebicie samym knotem tego wcześniejszego ATH. No wygląda, jakby chciało odbić. Tron. No Tron po mocnych spadkach, odreagowanie, no i mamy jakiś trend boczny. Dobrze, jeszcze złotówka, dolar w stosunku do złotówki. No widać, że dolar, złotówka nam się osłabia, no też widać to w parze z dolarem. Jesteśmy przy linii trendu spadkowego. Zobaczymy, czy ta linia zostanie przebita. No na razie wszystko jeszcze w trakcie. Waves. O, próba odbicia na razie mizernie to wygląda, bo poniżej wcześniejszego ATH. Srebro. Gdzieś po spadkach próba odbicia. Złoto. Na złocie tutaj wyrysowałem dwie takie linie żółte. No i to możemy mieć flagę. Mocne odbicie z 1200 do 1365 dolarów.
I tu może być flaga, co może oznaczać. I to też mówiłem, że ten rejon dla złota jest bardzo ważny. Jeżeli zostanie przebity, no to mocny wyszczał w górę może pójść. Pierwszy punkt, drugi, trzeci, czwarty. I jest ostatni, piąty punkt. Jeżeli zostanie to przebite teraz, to na złocie można próbować zakładać naprawdę długą pozycję i celować długoterminowo. Jak wyjdziemy tutaj z tej strefy, no to jest taka ta strefa ważna, 1375, gdzieś góra nawet, ale potem 1400, to możemy celować w ATH na złocie. Czyli jak na razie złoto wygląda dość pozytywnie. Jeżeli ta formacja flagi nam się zrealizuje i wyjdziemy tutaj, przebijemy 1000, nie wiem, 350, to naprawdę spora szansa na duże wzrosty. Dobrze, NEM. No NEM już też nam się tarza po dnie, ale niestety przebija ostatni dołek, więc wygląda to bardzo słabo w porównaniu do innych walut nawet. I Monero. Monero jest takim rodzynkiem. Ostatnie dni w górę i widać, że ciągnie w kierunku tego lokalnego szczytu. No, powiem szczerze, że takie zaskoczenie, czemu akurat Monero, tak? Nie wiem. Zobaczymy, co się tutaj z tego wykluje. Jak się będzie zachowało Monero, jeżeli Bitcoin będzie tam góra-dół tak niepewnie i przez dłuższy czas, to Monero przez ten do tego okresu może nam tutaj zaatakować ATH nawet. Widać, że tutaj siła jest. Ripple. No Ripple też gdzieś próbuje odbijać, no ale na razie bez jakichś większych rewelacji. Zcash. No Zcash to niestety słabość. Słabość. Spadł poniżej wcześniejszego ATH i nic tutaj się wielkiego nie dzieje. Dobra, przeleciliśmy wszystkie rynki, trochę tego było. Następnym razem postaram się jakieś tutaj przemyślenia wrzucić, bo kilka przemyśleń nowych mam. Skupić się na tych walutach, gdzie można jakieś pozycje pozakładać. No teraz jest okres jeszcze, powiedzmy, takich wakacji zimowych. Niektórzy sobie wyjeżdżają do ciepłych krajów, inni do zimnych. Zależy, gdzie kto mieszka, kto co lubi. No ale zbliża się wiosna. Ten jeszcze, powiedzmy, ten miesiąc taki może być mizeria, ale końcówka marca, kwiecień, maj, no to tutaj spodziewam się, że się będzie działo. Dlatego jeszcze jak ktoś sobie nie odpoczął, to ma jeszcze szansę podpoczywać teraz. Bo, no, będzie szansa na, żeby trochę pozarabiać. Nie tylko na wzrostach, ale także i na spadkach. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.